Paulina Smaszcz spotka się z Maciejem Kurzajewskim w sądzie? Zdradziła powód. Wprawdzie od rozwodu Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego minęło już kilka lat, byli małżonkowie ponownie mają spotkać się w sądzie. Kobieta petarda wyjaśniła, że od prezentera żąda uregulowania kwestii majątkowych. Głośne rozstanie Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata, a w tym czasie doczekali się narodzin dwóch synów, Franciszka oraz Juliana. Ostatecznie jednak postanowili się rozstać, a do ich rozwodu doszło w 2020 roku. Kobieta petarda wielokrotnie nie gryzła się w język, nie pozostawiając przy tym suchej nitki na byłym mężu oraz jego obecnej partnerce. To, że on jest złośliwym, podłym Pinokiem w cichości, to już z moimi synami wiemy. Komu ona robi na złość? Moim synom nie, bo oni już wiedzą, z kim mają do czynienia i kim jest ta pani. Może ona robi swoim dzieciom i swojej rodzinie na złość? Kropka. Żadna rozumna kobieta nie zabierze nowego kochanka czy konkubenta w miejsce, w którym ona lub on mają wspomnienia z poprzedniego związku, gdzie wszyscy znają jego byłą żonę, gdzie dorastały jego dzieci, pisała Paulina Smaszcz na Instagramie. Paulina Smaszcz chce sądownie zażądać od Macieja Kurzajewskiego uregulowania spraw majątkowych. Choć od rozstania Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego minęło już kilka lat, okazuje się, że pomiędzy byłymi małżonkami są nierozwiązane pewne kwestie majątkowe. Kobieta petarda w rozmowie z portalem shownews.pl wyjaśniła, że nie zamierza odpuścić i z byłym mężem spotka się w sądzie. To jest ojciec moich dzieci, chcę dla niego dobrze, natomiast ja walczę o jedno. Mój pozew przeciwko niemu jest związany z walką o moje pieniądze. Przez 23 lata bardzo ciężko pracowałam w tym związku, powiedziała. Paulina Smaszcz wyjaśniła, że nie zamierza odpuścić byłemu mężowi. Wspomniała także o tym, że nie ma kontaktu z Maciejem Kurzajewskim. Minęły ponad 4 lata od rozwodu, a mój były mąż jest wciąż ze mną nierozliczony. Na pewno tego nie odpuszczę ani dla mnie, ani dla moich synów, więc nasze kontakty nie istnieją, wyjaśniła Paulina Smaszcz. Paulina Smaszcz szczerze o ewentualnym ślubie Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek. W tym samym wywiadzie Paulina Smaszcz postanowiła wypowiedzieć się na temat ewentualnej przyszłości Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Kobieta petarda, która jeszcze do niedawna nie ukrywała swojej złości na byłego męża, teraz przyznała, że życzy mu jak najlepiej. Wspomniała o potencjalnym ślubie i dzieciach aktorki i prezentera. Ja mu nie życzę źle. Ja mu życzę bardzo dobrze. Mam nadzieję w ogóle, że się pobiorą, że może będą mieli dzieci, powiedziała Paulina Smaszcz.